Yo, ja jestem Ghost, a to jest kolejny odcinek Kariery Wilkami. Gramy tutaj mecz pucharowy z Eintrachtem Frankfurt. Nie przedłużając, zaczynamy po prostu rozgrywkę. Kadalec urwał mi się tutaj, biega w pole karne i broni Benaglio. Naprawdę nie mogę pozwalać na takie sytuacje. Zobaczcie tutaj piękny strzał, ale Benaglio jeszcze tutaj odsłupka i piłka wychodzi na rzut rożny. Środkowanie i pada niestety gol po tej akcji, po rzucie rożnym, i przegrywamy 1-0. Kto tutaj nie wyszedł do piłki, mi powiedzcie. Gilavogi prawdopodobnie. Super. Musimy więc gonić wynik. Środkowanie i pada piłka do bramki. Piękne dośrodkowanie, jeszcze strzał Bassa Dosta z główki. Wyrównujemy jeszcze przed przerwą. To jest bardzo ważne, żeby doprowadzić ten właśnie mecz do remisu jeszcze przed przerwą. A w drugiej połowie musimy już tylko walczyć o wygraną. Ale naprawdę piękna akcja, jeszcze tam sfaulowany trash. Jeszcze zobaczymy, czy będzie miał jakąś kontuzję, ale chyba nic poważnego. Eriksen i broni bramkarz Eintrachtu. A nie, to Draxler? Nie, to Eriksen chyba tam biegał. Eriksen, tak, dobrze mówiłem. Szyrle zablokowany, Gustavo i jeszcze w ręce bramkarza Wierinia. Luis Gustavo, defensywny pomocnik w ataku. Czy za mocno piłkę wypuścił, ale jednak ta kontra okazała się zabójcza. 80 minuta, 2-1 prowadzimy już z Eintrachtem Frankfurt. A więc defensywny pomocnik prowadzony przeze mnie odegrał tutaj bardzo dobrze swoją rolę, bo nawet strzelił gola, nie tylko dobrze broni, ale i potrafi strzelać. I tak tylko ten wynik już tylko do końca dowieść i nie dać sobie strzelić jakieś tam bramki. I koniec tego spotkania, wygrywamy 2-1, chociaż w pierwszej straciliśmy bramkę, to zdołaliśmy wyrównać i co najważniejsze wyjść na prowadzenie, przez co już nie oddaliśmy tego wyniku do końca spotkania. Czeka nas mecz z Bayernem Leverkusen. Oczywiście wychodzimy w jak najmocniejszym składzie, który tutaj właśnie widzicie, tylko Luis Gustavo zamiast Gilavogi za tą strzeloną bramkę w poprzednim meczu na 2-1. Bayern Leverkusen prawdopodobnie też wychodzi tutaj w najmocniejszym składzie, bo nie ma się co oszczędzać. Jest Kislin, Çalhanoğlu, Belarabi, a więc same wisienki na tym torcie w tej drużynie. Fajne porównanie. Okej, okay, zaczynamy po prostu ten mecz i musimy wygrywać każdy to mecz. A w kolejnym spotkaniu już czeka na nas Real Madryt. Ale mi bramkę zawiesili. Znów muszę odrabiać straty. Toprak zabawił się tutaj z moim zawodnikiem. Pięknie go objechał i bramka naprawdę cudna. Więc Bayer Leverkusen nie przyjął tutaj, żeby się bronić, ale już w 5 minucie zadaje mi bardzo mocny cios. Eriksen, Draxler. Eriksen i broni Leno. Już mogło być 1-1. I strzał i broni bramkarz. To chyba... Kto to znów strzelał? Ojej. Bramka z nim musiał wyciągnąć. Draxler. Eriksen, Dost. Wpada piłka do bramki. A więc podobnie jak w poprzednim meczu, przed przerwą wyrównujemy. Ale tutaj już naprawdę bramka była oblegana, muszę wam powiedzieć, co widzieliście przed momentami. Jakie sytuacje po prostu miałem, ale w końcu piłka wpada. Jeszcze tutaj chyba Benisz, tak jest, to chyba Benisz tutaj próbował interweniować, ale nieskutecznie i wyrównujemy ten stan meczu. Szyrle. Pięknie, Draxler. Aj, niepotrzebnie wykładał mu całe i pety przypieprzyć. A więc to spotkanie niestety skończyło się remisem.
Naprawdę w drugiej połowie nie szło. Ale teraz kolejny mecz z Realem Madryt. Więc Champions League, gramy z Realem Madryt, gęsta mgła, jak widzicie tutaj na stadionie, ale myślę, że to nie przeszkodzi, żeby ugrać dobry wynik z Realem Madryt. Przeciwnik bardzo wymagający, bardzo dobry, zresztą nie będziemy się oszukiwać. Jest za nami obecnie w grupie, więc musimy wygrać, żeby tutaj realnie myśleć o awansie do kolejnej fazy rozgrywek. Traxler, środkowanie i Dost i obok bramki, ale jeszcze rzut roczny będzie. Eriksen, dalej do... Ojej, czemu nie dobiłeś? Benzema, niecelnie. Ostatnio ma pecha ogólnie. Luis Gustavo. I broni Navas, chyba to był Navas. Nie, to Neuer, zapomniałem, że tutaj Neuer broni w Real Madryt. No, z takiego fałsza uderzył. Ale Neuer wyłapał Kruse. Pepe obiechany. Wpadnij, tak jest, Dost, dobitka. Tutaj naprawdę miałem dużo szczęścia w tej akcji, ale Bazdos, trzeci mecz rzędu, trzeci gol. Naprawdę miałem go posadzić teraz na ławce, bo trochę zmęczony był po poprzednim meczu, ale mówię, wystawię go, niech ma i naprawdę odpłaca mi się tutaj bardzo dobrze. Wychodzimy na prowadzenie z Real Madryt u siebie na własnym stadionie. Marcelo, Pepe, Bale, broni bramkarz. Arnold, Eriksen, uderzy, Neuer broni. Schürrle, czy będzie 2-0? Tak jest, 2-0. Wyczekam tutaj Real Madryt, naprawdę gram defensywnie przez te ostatnie 30 minut może. I chciałem właśnie doprowadzić do takiej jednej sytuacji, w której przypieczętuję po prostu nowy graną i mam nadzieję, że już po prostu ten wynik się utrzyma do końca, a więc 2-0. Koniec tego spotkania, wygrywamy zasłużenie z Real Madryt 2-0. Ja Wam dziękuję w tym odcinku, naprawdę cieszę się, jeśli to do tego momentu dotrwaliście. Zostawcie oceny, komentarze, subskrypcje i wbijajcie na Facebooka. Po prostu czekajcie na kolejne filmy, które myślę będą coraz bardziej regularnie się pojawiały, ale to wszystko zależy, jak będziecie je po prostu odbierali. Ja Wam dziękuję, tu mówił Ghost, na razie, cześć!